Powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem przy poprzedniej pogadance o niezwykłym dziele i życiu Marii Orwid. Również dzisiaj chciałbym skupić się na postaci wyjątkowej, poprzez którą polska socjologia zyskała bardzo wyrazisty kształt, bardzo wyrazisty wyraz. Myślę o dokonaniach i dziele życia Hanny Świdy-Zięby, która żyła w latach 1930-2012. Urodziła się w Wilnie i znalazła się jako nastolatka w Warszawie i z tym miastem złączyła swoje życie akademickie. Jako socjolog, jako badacz, intelektualista publiczny, działaczka opozycji, ale przede wszystkim jako autorka niezwykle istotnych, ważnych, pełnych takiej empatii dla doświadczeń pokoleniowych książek. Wykazywała się w swoim życiu i w swoich książkach, również w swojej pracy pedagogicznej, ogromną empatią dla różnego sposobu przeżywania życia i miała duże zrozumienie dla wielości wyborów intelektualnych. Sama uznała, że dla niej światopogląd agnostyczny jest najbardziej odpowiadający, to znaczy takie zawieszenie pytania o rzeczy ostateczne, nie tylko istnienie Boga, ale również o możliwość dotarcia do jakichś ostatecznych rozstrzygnięć poznawczych. Miałem okazję poznać panią profesor Świdę-Zięby. Napisała dla mnie bardzo istotny tekst do książki, którą pod koniec minionego wieku i tysiąclecia redagowałem, Co nas łączy, dialog z niewierzącymi. Był to głos właśnie osoby niewierzącej, która z sympatią przypatruje się wierzącym, która dostrzega pewien wspólny grunt etyczny i moralny i jednocześnie nie bardzo rozumie, jak ludzie wierzący, którzy wyznają bardzo różne czasem wartości moralne, mogą się jednocześnie poczuwać do tej samej wspólnoty, bo dla niej, jako właśnie humanistki, najważniejsza była ta wrażliwość moralna. Ale to pozostawiam na inną może okazję, jaka jest relacja między etyką i wiarą, czy etyką i religią. W tej chwili chcę tylko wspomnieć kilka książek, które dla mnie jako czytelnika były niezwykle ważne, które odegrały ważną rolę również w kształtowaniu mojego spojrzenia na świat i moje rozumienie systemów totalitarnych, które dla niej prawdopodobnie również ze względu na jej doświadczenie życiowe było czymś bardzo istotnym. Jedną z pierwszych takich książek, można powiedzieć, rozliczeniowych, była opublikowana w 1991 roku książka Stalinizm i społeczeństwo polskie, w którym analizowała te różnorakie uwikłania społeczeństwa i jednocześnie wskazywała na niejednoznaczność tej formy totalitarnego zniewolenia. Jednak najgro swojej uwagi poświęcała młodzieży licealnej, jak ich świat wartości się kształtuje, i to był temat jej książki z 1995 roku Wartości egzystencjalne młodzieży. Później ten temat w jakiejś takiej szerszej panoramie
został naświetlony w 97 roku w książce Człowiek wewnętrznie zniewolony. To znaczy okazuje się, że kształtując się, stając się tym, kim jesteśmy, często nieświadomie ulegamy różnym zniewoleniom. Inne to były oczywiście na początku lat 50. w okresie tej nocy stalinowskiej, inne zniewolenia, mody, naciski i presje środowiskowe w latach już po odzyskaniu niepodległości w latach 90. I dwie ostatnie książki, o których chcę krótko powiedzieć, to jest jedna, która została opublikowana przez Hannę Świdę-Zięby w roku 2003. I to jest książka, którą ona wróciła do swoich doświadczeń tuż powojennych. I ten sposób postrzegania życia bym wziął właśnie z tytułu tej książki: Urwany lot. Urwany, nie przerwany, ale urwany. To jest bardzo subtelna, ale istotna różnica. Otóż przerywamy coś, co chcemy przerwać, natomiast jest coś urwane wbrew nam. I w tej swojej książce napoły pokoleniowej, autobiograficznej, Hanna Świda-Zięba analizuje pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-48. I to było jej pokolenie. Ona zachowała wyjątkowo obszerny korpus tych ulotnych, wydawałoby się, zapisków, właśnie listów, pamiętników, które jednak dają obraz tego urwania życia, które się dopiero rozpoczynało, bo właśnie jej pokolenie, urodzone w latach 30., dopiero wchodziło w dorosłość w latach wojennych czy powojennych. I to było coś niebywałego, coś, co jest sprzeczne trochę z forsowaną dzisiaj czy narzucaną wersją polityki historycznej, która te doświadczenia i wojny, i powojnia ujmuje jako taki blok zamknięty, czarną dziurę, która tylko była zniewoleniem. Otóż dla pokolenia Hanny Świdy-Zięby, którego życie zostało urwane właśnie przez wojnę i stalinizm, to te lata to były lata szukania możliwości wystartowania, ukształtowania nowego życia. I to jest zadziwiające, jak się czyta te listy i te pamiętniki, jak mało w nich jest właśnie koszmaru wojennego, a jak wiele jest nadziei na lepsze życie, na nowe życie. I to jest bardzo istotne, żeby nie przykładać naszych ahistorycznych często kategorii do czasu, który minął, a którego świadkowie jeszcze nierzadko wśród nas żyją. Ta książka jest takim wielkim, myślę, ostrzeżeniem przed upraszczaniem historii. I ostatnia książka, jaka ukazała się za życia pani profesor Hanny Świdy-Zięby, to jest Młodzież PRL, portrety pokoleń w kontekście historii. Książka ukazała się na 2 lata przed śmiercią, w 2010 roku, i znowu jest takim zaproszeniem do zróżnicowanego spojrzenia na przeszłość PRL-u, który był dla 2-3 pokoleń jedynym ich czasem. Dlatego też bardzo krzywdząco brzmią schematyczne, upraszczające, biało-czarne scenariusze, jakie często historycy czy publicyści malują. Tak więc zachęcam bardzo do wgłębienia się w książki Hanny Świdy-Zięby, po to, by lepiej rozumieć czas, który ciągle współkształtuje naszą współczesność XXI wieku.